Dzień dobry Państwu, witamy Państwa w Podatkach Info, a moimi gośćmi i współprowadzącymi jest Sylwia Robka. Witam Państwa. I Janina Pokaska. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy rozmawiać o nowych technologiach. Możemy robić różne rzeczy online. Już się trochę przyzwyczailiśmy do tego, że no nie chodzimy do urzędów, tylko po prostu kontaktujemy się poprzez internet. Co ciekawego dla przedsiębiorców? To zacznijmy, proszę Państwa, od urzędów skarbowych, dlatego że wiadomo, że z miesiąca na miesiąc jest coraz większa cyfryzacja fiskusa, czyli możemy nasze dochody rozliczyć elektronicznie, czy również możemy napisać list do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu. Możemy również potwierdzić nasz tymczasowy profil zaufany dzięki wizycie online z urzędnikiem. No i teraz, proszę Państwa, przyszedł czas na elektroniczną możliwość zarezerwowania wizyty w Urzędzie Skarbowym. Teraz początkiem listopada została ona wprowadzona w 5 województwach, natomiast od 16 listopada będzie można taką wizytę elektronicznie zarezerwować w każdym Urzędzie Skarbowym. I wizytę będziemy rezerwować przez stronę internetową podatki.gov.pl. Słyszałam, że mamy 20 minut. Na taką rozmowę. Tak, mamy tylko 20 minut. Także trzeba się przygotować do tego bardzo dokładnie. Można zawsze zarezerwować, proszę Państwa, 2 wizyty. No, jak sobie przemyślimy sprawę. Po pierwszej. Poproszę 10 na jutro. A co jeszcze? A kolejną instytucją oferującą nową usługę w postaci cyfrowej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wprowadził on możliwość zarezerwowania wizyty online. Przy pomocy e-wizyty, czyli wideorozmowy, będziemy mogli otrzymać od doradcy ZUS poradę lub załatwić ważną sprawę bez wychodzenia z domu. Podczas wizyty online będziemy mogli otrzymać ogólne informacje w zakresie emerytur i rent, zasiłków i ubezpieczeń oraz składek ZUS. Będzie również możliwość uzyskania informacji w osobistej sprawie. Jedynie, co będziemy musieli zrobić, to wylegitymować się naszym dowodem osobistym. Aby skorzystać z e-wizyty, należy wejść na stronę zus.pl. Mnie zaskoczyła Poczta Polska, bo okazuje się, że ona też wprowadziła sporo udogodnień. Między innymi można będzie dostać awizo na telefon. Czyli już nie będziemy zaglądać do skrzynki nerwowo, tylko po prostu dostaniemy awizo na telefon. Proszę Państwa, właśnie czeka na Was przesyłka. Ale myślę, że to jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. No, to prawda. Bardziej, że u nas, proszę Państwa, na przykład już słyszałam, nie tylko do mnie nie dochodzą listy czasami, ale też do innych przedsiębiorców czy awiza, czyli to jest bardzo dobry krok w dobrym kierunku. No to doskonale, bo to też starsze osoby mogą na przykład podać numer telefonu swojej wnuczki albo wtedy łatwiej jest przypilnować tej korespondencji. Oczywiście, że tak. I proszę Państwa, tym cyfrowym odcinkiem dzisiejszym kończymy nasz odcinek i tak jak wszystkie odcinki możecie Państwo znaleźć na kanale w telewizji internetowej DTV24. Oraz na YouTubie. DTV24 na YouTubie. I bardzo dziękujemy Państwu, szczególnie dziękuję tym, którzy z Państwa piszą do nas. Bardzo się cieszymy z każdej wiadomości, którą do nas przesyłacie i z problemem, który do nas piszecie. Także piszcie proszę nadal. Piszcie, bo teraz są zupełnie nowe czasy, nowe wyzwania, tak jak w tym dzisiejszym odcinku, dotyczące na przykład internetu. A my staramy się być na bieżąco i też chcemy wiedzieć, co Państwa interesuje. Także piszcie do nas, a my będziemy odpowiadać i zapraszać ekspertów. Przecież DTV24 jest internetową telewizją. No tak, to oczywiście, staramy się być dlatego w miarę możliwości online. Jesteśmy również cyfryzowani. Tak jest. Tak, dzisiejsze usługi, o których mówiliśmy. Zero-jedynkowe. Zatem pozdrawiamy Was serdecznie i dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.